USZANOWANKO STRAŻNICY! Udało mi się ukończyć rajd, taki mini rajdzik, trzaskany tron, w pojedynkę. Nagrałem no, filmik na YouTube, no, ale podejrzewam, że nie wszystkim będzie się chciało godzinny filmik oglądać. Także e, ukroiłem troszeczkę wersję, poucinałem e, przejścia między enkanterami i opowiem na czym polegają enkantery, jakie są taktyki, jaki zestaw, aby Wam się też udało solo to przejść. Było to jedno z największych wyzwań, jakie Destiny przede mną postawiło. Zajęło mi to 5 godzin, z czego większość czasu spędzałem na paradynik na YouTubie, ponieważ też byłem pierwszy raz w życiu w ogóle na tym rajdzie. Nigdy go nie robiłem ani z Fire z Różną ogniową, ani ani, so, ani Solo. Także musiałem patrzeć sobie, sprawdzać mapkę na przykład przy pierwszym enkanterze, czy w ogóle na czym polega drugi czy trzeci boss. Łącznie 5 godzin, 5 minut mi to zajęło. Mam nadzieję, że Wam pójdzie to szybciej. Na czym polega pierwszy Encounter? Walczę właśnie z pierwszym architektem. Po zabiciu takiego wyświetli nam się symbol. Jest e, takich symbolów kilka. Musimy wszystkie e, oczyścić. Zabijamy architekta, pojawia nam się symbol, musimy iść do miejsca, gdzie taki symbol się znajduje. Tak jak tutaj na środku widzicie, teraz po mojej lewej, teraz na wprost. Jest symbol, który jest taki przyciemniony. O, on też się pojawi po zabiciu któregoś tam architekta, w moim przypadku akurat ostatniego. I będziemy musieli tutaj przyjść, spawnią się moby, zabić je. I teraz ryba w kółeczku się pojawiła. I znalazłem na mapie, gdzie jest ryba w kłeczku i idę do niej. Zobaczcie, tutaj był spadający ptak, ale był. Nie było przy nim mobów w ogóle. Tutaj się zespołniło nagle odczuła gówniaków. Sprawdziłem sobie na mapce, także wiem dokładnie gdzie iść. Czy na mapce? No na. E... Ech, jest ryba w kłeczku. Tutaj widzieliście ją przez chwilę która jest przyciemniona, one są ledwo widoczne, także dobrze się przypatrujcie. Walczę z architektem i pod tą rybą, która się rozświetli jak go pokonam, pojawi się następny symbol, którego musimy szukać. Teraz widzicie węże w U, na rybie w kółku jest ryba w kółku, węże U, szukamy węży U i tak dalej i dalej. Cały enkanter, bardzo prosty solo, mi to zajęło 20 minut, aby, aby przejść cały. Już walczę z ostatnim architektem, z powrotem na respie. Eee, oczywiście, pojawianie się tych znaków jest totalnie losowe. Także nie sugerujcie się, że ja miałem rybę w kółeczku pierwszą, a ostatni e, tutaj na respie. E, jeżeli jak dostaliśmy itemek e, z świątego Miasta, to to już jest skończone. Otwierają się wrota na dole. Tak jak widzieliście, się otworzyły. Idziemy dalej. Tutaj e, ważne jest co do loadoutu, aby mieć ze sobą daleko dystansową broń. Może to być karabin pulsacyjny, może być zwiadowczy, może być łuk. Ja z łukiem nie gram i nie lubię łuku ogólnie na żadnym rajdzie ani na PvP, ale na tym akurat jest dosyć przydatny ze względu na to, że on shotuje większość mobów w głowę, czego nie robi karabin zwiadowczy czy pulsacyjny. Wychylamy się tylko na chwilkę, zabijając zawsze jednego moba za sobą, jeżeli, jeżeli go trafimy. Pokonujemy tutaj bosika, bo otworzyła się brama. Brama się otwiera. Czyścimy snajperów dookoła, do czego właśnie przydaje się łuk. Większość czasu w tym rajdzie, jeżeli nie padanie na, na enkanterach, to, to droga Wam zajmie. Jest mozolne czyszczenie e, milionów fukiem. Nie radzę tam przechodzić przez te drzwi, ponieważ byście zginęli na, no, dosłownie na one-shot od wszystkich naraz. Przechodzimy i e, dostajemy się do miejsca, gdzie są ogry na takich e, wąskich platformach o tutaj. A polecam e, ogry zabijać zdecydowanie z dystansu. Jest pewien dystans, e, w którym po którego przekroczeniu ogry w ogóle Cię nie atakują, mają Cię w nosie. Tak jak widzicie, ten na frosty, którego strzelam ma w nosie, a tam ten stoi troszeczkę bliżej już do mnie strzela. E, jak słyszycie, że się pojawia ogr, widać czarną kulkę, zawsze miejcie za sobą jakąś ścianę, tak jak ja w tym przypadku miałem kolumnę, e, aby Was nie zepchnął, ponieważ one odpychają. Po ograch będzie taki pokój, gdzie się spałnią takie czarne guwienka. E, jego trzeba po prostu przebiec. Nie zatrzymujcie się, nie wolno tutaj, e, nie ma tu skoków, jesteście spowolnieni, nie ma sprintu, nie zatrzymujcie się. Miniony, które są za wami, was nie dogonią, a zaatakują was jedynie te od przodu i od boku, które zdołają do was podpiec. Także po prostu trzymajcie klawisz W, bo tak się biega naj, najszybciej. W prawo, w lewo, czy do tyłu biega się wolniej. Także pamiętajcie o tym. Trzymając klawisz W, biega się najszybciej, czy chodzi się najszybciej. Tutaj nie znałem drogi i nie wiedziałem gdzie iść. Trzeba iść na wprost, przeskoczyć. Tak jak za chwilę zobaczycie, a ogarnąłem o co chodzi. Najpierw zbadałem. O, właśnie tam trzeba skoczyć. Przechodzimy dalej, aż dojdziemy do bossa. A będzie się troszeczkę skakania i, i tak dalej, ja to zeskipuję. Myk. I jesteśmy u bossa. Na czym ten boss polega? Tutaj wam już e, czas spuściłem normalnie. Musicie znaleźć cover. Polecam dwa miejsca. Taki sam jak tutaj stoję po lewej stronie, jest i po prawej. Chowamy się. Będę przeskakiwał między dwoma punktami w tym miejscu. A po prawej analogicznie się przeskakuje. Są cztery wiedźmy do zabicia. Między e, jak zabijemy wiedźmę, wyskakuje z niej buff, który musimy zebrać. Mamy 10 sekund na zebranie tego buffa. E, jeżeli go nie zbierzemy, w 10 sekund, on, z, on znika po prostu. Po zebraniu takiego buffa mamy 45 sekund na zebranie następnego, inaczej umrzemy. Rozumiecie? Powtórzę jeszcze raz. Zabijamy wiedźmę, wypada z niej buff. 10 sekund na zebranie, nie zbierzemy, znika. Jak zbierzemy. Dostajemy buffa na 45 sekund, który po tych 45 sekundach nas zabija. Do, moment, do momentu, aż nie zbierzemy... Czy inaczej, jeżeli zbierzemy buff z następnej czarownicy, no to on się nam przedłuża z powrotem do 45 e, sekund. Co teraz robię? Jaka jest taktyka e, na tym enkanterze? Nie mamy żadnego timera w tym momencie. Możemy stać tutaj w nieskończoność i nic się nie stanie, nic nas nie zabije. E, nie ma żadnych e, ograniczeń czasowych, dlatego też czyszczę sobie e, moby dookoła czarownic oraz osłabiam wszystkie czarownice tak, żeby jak zacznę, zabiję pierwszą i będę miał 45 sekund na zabijcie drugiej, żeby wszystkie były na no, w miarę low, nie zajmowało mi ich zabicie e, ich za dużo czasu. Tak jak widzicie tam po lewej, ta polewa już jest bardzo na low, myślę, że zaraz e, zacznę zabijać już tą. Co do setupu, oczywiście Whisper. To kozacka broń. Niestety, e, w dniu w którym robiłem ten raid, dopiero zrobiłem katalizator do niego i nie ogarnąłem jak on działa. E, I zabicie tego boza zabi zajęło mi 4 fazy. A e, jeżeli jesteście naprawdę mistrzami w Whisperze, to zajmie Wam tylko jedną fazę. Także ten boss jest dosyć prosty. A jak dojdzie do walki z bossem, to, to powiem co i jak. No i zabiłem czarownicę. Widzicie bufik, zbiera. Po lewej stronie 40. Wstęga patenta. 40 sekund zostało, 45 od, od wzięcia. Muszę zabić kolejną czarownicę, zebrać bufik. Pyk wzięty, znowu 45 sekund. Lecę do następnej. Czwarta jest, tak jak widzicie, najdalej. Ta czarownica po zdjęciu tarczy pada na dwa strzały z Wispera w głowę. E, moby, tak jak widzicie, mogą nieraz złajpić całą waszą próbę ze względu na wszystkie niewrażliwości, które dają. Gobliny dają niewrażliwość bezpośrednio promieniem, a snajperzy taką kulę właśnie robią, mm, przez którą nie przelatują żadne pociski. Na szczęście mi się udało. co do ostatniej czarownicy. Czarownice się respawnią. E, o, no dokładnie, respawnią się, więc jeżeli nie zbierzecie jakiegoś bufa, to możecie e, zabić następną czerownicę, która się zespełniła. Tak jak widzicie, na wprost tam się właśnie zespełniła kolejna czerownica. Moje teraz prawo, za tym kryształikiem. Takich, gdy zbierzemy cztery bufy, dostajemy kulkę, którą wrzucamy do takiego kryształu. Jest ich cztery, więc mamy cztery podejście, Mi się na szczęście. E, na cztery podejścia udało. No i walimy z niego Whispera. Tak jak mówię, nie użyłem tutaj briefingu, nie poczekałem chwila i zacząłem zadawać obrażenia. E, gdy strzelamy w te kulki, są to obrażenia krytyczne, Whisper nam się odnawia magazynek, także możemy na spokojnie walić w bossa, e, następnie walić w kulki, tak jak teraz widzicie i magazynek nam się odnawia, tylko trzeba trafiać. A tak jak mówię, ja z Whispera niestety nie jestem najlepsze. Przewinałem od razu do czwartego mojego po podejścia. Zabiłem trzy razy łącznie już, cztery razy łącznie już wszystkie czarownice, użyłem wszystkich kulek. Trzy razy. Teraz będzie czwarty raz. A jak widzicie, jestem z drugiej strony, aby wam pokazać, że z drugiej strony jest identycznie. Lewa i prawa. Osłabiamy czarownice, zabijamy mobę. W tym podejściu, żeby być totalnie pewnym, że mi się już uda, bo to było moje jakieś 30, po 30. wajpie, aby mi się udało, osłabiłem trzy czarownice, zanim w ogóle zacząłem je zabijać. Osłabiłem prawą, środkową, lewą, a, a ulta zostawiłem sobie na, na ostatnią, aby mieć 100% pewność, że, że w, końcu, w końcu uda mi się go pokonać. Co do loadoutu, próbowałem naprawdę e, wielu e, broni spróżniowych, aby ściągać im te tarcze karabinów pulsacyjnych, e, automatycznych i zwiadowczych i rewolweru e, z kuźni. Wszystkie bronie e, muszę wyjść i strzelać przez pewien czas, a z łuku, tak jak widzicie, wystarczy, że trafię główkę i mogę się od razu chować, e, dzięki czemu e, unikam wszystkich, wszystkich tych strzałów od czarownic i od bossa. Boss, który w nas e, strzela, nas odpycha dosyć mocno, więc jak już trafi pierwsze, je, jak trafi jeden, to jeszcze nas nie wytrąca z równowagi i splintujemy, ale jak już trafi dwa, trzy, tak już odepchnie nas e, ile tylko będziemy mógł do, do, do ściany, aż, aż będzie limit. Jest to dosyć upierdliwe. Myślę, że jak już tutaj byliście, to znacie, e, wiecie jak się poruszać i, i nie będziecie mieli takich problemów jak ja e, z ogarnięciem, kto jak strzela i jak czego unikać. Obczajcie sobie miejscówki, jest tutaj kolumna, e, poruszam się tak jak widzicie między trzema punktami, nie wszystkie są super safe, ponieważ potrafi, tam właśnie gdzie zaraz patrzyłem, pojawia potrafi się czarownica, e, czy przejść czarownica, zaraz, zaraz zresztą zobaczycie, biegnę, totalnie rotuję na drugą stronę, albo osłabić czarownicę, trzecią, o widzicie, stoję, niby w tej spoczynce, a potrafią być moby, potrafi tam też być czarownica. W tym miejscu, także nie ma totalnie bezpiecznego miejsca. Trzeba ratować między tym punktem a tym, do którego teraz przyszedłem. Po mojej prawej, o właśnie tam. A mogła być też, mogły być też moby i, i, i czarownica, Tam gdzie teraz patrzę właśnie w tym momencie. Więc trzeba mieć to na uwadze. Z Dziwnego spota mnie sięgnęła. Bardzo rzadko się to zdarza, że sięgnęła e, sięga czarownica stamtąd, gdzie teraz przed chwilą dostawałem. Osłabiam czarownicę. E, jeżeli byście nie mieli Whispera, widziałem na YouTubie koleś, który to robił z Drangem i Strumem, z z Turbem. Można Bossa e, napieprzać z ultów. Ulty polecam, te które biją wręcz. E, może być też, no wiadomo, na, na Tytana Młotkowy. Polecam, polecam studnie na Warloku. Natomiast ja wolałem używać e, ulta do czyszczenia mobów, no jest, jest wtedy łatwiej. A, a Whisperem, sobie zabijać e, Bosika. Jak nie macie Whispera, jest to do zrobienia. Oczywiście. E, cztery, cztery fazy na spokojnie wystarczą, nawet jeżeli byście używali bez ultów samego Thunderlorda. Widziałem jak koleś na Hunterze na, ark, na arku, na tym, tym kosturze. Na dwie fazy go zrobił, używając samego kostura i nic więcej. Także Whisper nie jest y, obowiązkowy, ale ułatwia sprawę. Powiedzmy, że mi nie ułatwił, bo za, za dobrze z jego nie strzelałem. Nie oglądałem mechaniki w ogóle, jak się nim strzela. Tak jak mówię, pierwszy. E, raz go używałem z Master tam. Zawsze miejcie na, uwagę, na uwadze, gdzie jest boss. Ja w tym momencie czekam, e, aż boss do mnie podejdzie. Luruję go, bo wiem, że ostatni kryształ, który muszę wrzucić, jest tam, gdzie on właśnie stoi e, i zabiłby mnie. Odchodzę jak najdalej, ominąłem czarownicę. Odchodzę w lewy, dolny róg, jak najdalej go odciągnąć od tego kryształu, do którego muszę wrzucić kulkę po zgarnięciu bufa. o właśnie z tej czarownicy. Znowuż czekam, czekam aż on tutaj po prostu podejdzie. Nadal czyszczę te moby tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie, krad mi z gaz. Tylko i wyłącznie z nudów. W oczekiwaniu na zlurowanie bosika. Tak jak widzicie, udało mi się go trochę odciągnąć. No on stał praktycznie na tym krysztale. E, byłoby mi ciężko. E, w momencie, gdy rzucacie kulkę, odejdźcie jak najdalej od bosa, żeby mieć jak największy zasięg do Whispera, ponieważ on wyrzuca właśnie te wojdowe e, namierzające dziadostwo. I będziecie mieli jak najwięcej czasu, aby, aby je zbić. Ciach. Zabity. Salwa radości. Dostaliśmy itemek. Drugi enkanter. Jest radość. Ręka w górze. 40. któraś próba. Przechodzimy do następnego bossa. Następny boss jest o wiele łatwiejszy. Zdecydowanie ten ogr to jest najtrudniejszy etap tego, tego rajdu. Tutaj E, specjalnie nie, nie uciąłem tutaj faila, ponieważ próbuję wskoczyć i wskoczę na statuę. A e, gdy jesteśmy na tej statule, wszystkie e, te knighty, czyli rycerze, zatrzymują się i stoją w miejscu. Zarobiście, łatwo jest wtedy ich trafiać z whispera. Ale jest pewien minus. Boss e, ustawia się w taki kąt, że może w nas strzelać, więc musimy skakać raz z jedną, na jedną, raz na drugą. A, a do tego trzeba wszystkich knightów tak ustawić, zanim tam wskoczymy, żeby się zatrzymali, tak abyśmy ich widzieli. Więc e, używałem jej w kilku podejściach. Nie, bodajże za dziesiątym podejściem udało mi się tego pasa pokonać. Używałem tej techniki w kilku podejściach, ale zrezygnowałem z niej, bo jest mnóstwo miejsc, gdzie można naprawdę się schować przed ostrzałem. A, I ten encounter jest, jest naprawdę, naprawdę prosty. A najważniejsze co musimy zrobić, to musimy zabić wszystkie, wszystkie plagi, te malutkie, Ponieważ one się klonują na potęgę. Musimy je zabić jak najszybciej. Granatami, przeskokami e, czy łukiem, tak jak później to robiłem e, u, na Hunterze. Jak macie skille AOE, cokolwiek, to walcie w te małe na samym początku. Teraz przeskoczę do ranu, w którym mi się udało. Aby wam pokazać mechanikę dalszą. E, moja taktyka była taka, że nawalam e, 9 strzałów albo 12 w głowy tym rycerzom i idę czyścić to małe dziadostwo, które się rozplenia. Używam Tedera do tego. Teder jest zarąbisty, ponieważ wyłącza skillę, czyli wyłącza im możliwość klonowania się. To jest coś pięknego. Okej. Okay. Jeżeli jesteśmy dobrze z Whispera, a tak jak już mówiłem, ja nie jestem najlepszy, jesteśmy w stanie to zrobić zanim Czarownica wrzuci tarczę na Knightę. Jesteśmy w stanie ich rozwalić. Ja niestety nie byłem. One, jak mają tak 5% HP, odpada im głowa i zaczynają szarżować na nas. Wtedy już nie są tacy e, tacy spokojni. Mają bardzo dziwny movement. Raz idą na was, raz idą całkowicie w bok. O, widzicie, odpadła mu głowa. I sobie biega, i już, jest, już chce Cię zraszować i Cię zaatakować. A tak to z reguły przed Tobą uciekają, jak w nich mierzysz. Moją taktyką było odswalenie głowy każdemu z knajtów, zanim ona da tarczę. Zaraz zobaczycie dlaczego. O, ten bez głowy oczywiście mnie zraszował. Każdy knajt powinien być na tym samej ilości HP. I udało się. Dostali tarczę, są wszyscy bez głów. Za czarownicą pojawia się kryształ, który musimy zbić, a następnie znowu pojawia się plaga. Pamiętajmy, że tą plagę musimy jak najszybciej rozwalić, bo ona nas zabije w ułamku sekund, po prostu ich się rozpleni. Także od razu rzucam Tedera na środek. Ona się pojawia po prawej i po lewej, dwie, dwie grupki tej plagi. Teder, który rzuciłem, zadaje obrażenia również naszym knajtom, którzy mają, przypominam, tyle samo HP. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ z knajtów wypada buff który trwa 40 sekund i on się stekuje do trzech, widzicie, tu jest kulka jedna, zebrałem ją i lecę do drugiej, zebrałem ją i lecę do trzeciej, wszyscy knajtowie zginęli w tym samym momencie, nie macie Whispera, z granatników w walcie i tak dalej, najpierw spuśćcie im do takiej samej ilości HP i zabijcie jej, zabijcie ich. W jednej fazie, dzięki czemu będziecie mieli trzy bufy na raz. I tak jak widzicie w walej, prawie jakbym używał Whispera, odpowiednio obrażenia byłyby 9,99,99,99, ponieważ milion nie wyskakuje w tej grze. Eee, no i tak jak mówię, easy, udało się. Eee, mam nadzieję, że taka forma Wam się podobała. Jak Wam się nie podobała, to dajcie, e, dajcie mi znać, co zmienić i tak dalej. Pewnie chłopaki z klanu tylko i tak będą ten filmik oglądali. Także. Powodzenia chłopaki, obym nie był jedyną osobą w klanie, która, która ukończyła to zadanie solo. A jeżeli szukacie klanu, to zapraszam oczywiście na naszego Discorda. Link w opisie. Uszanowajcie.